filozofia nie znaczy, że nie ma Boga, że nie przeszkadza to Panu Bogu. Wkrótce wiadomości, proszę Państwa, w naszym radiu. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra i proszę być z nami cały czas, gdy nadaje to radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Pisze radio Concita, Concita, Radio Concita na Google Plus, na Google Plus, Radio Concita na Google Plus. Zapraszamy serdecznie Państwa, troszeczkę wiadomości dzisiaj w niedzielę. Ale może zrobić i zarobić coś dobrego. Cechy szczególne. Przyjazny, sympatyczny, lubi ludzi i komfort w pracy. Poszukiwanego taksówkarza prosimy o kontakt z EcoCar. Mamy dla niego hybrydowy, ekologiczny samochód. Stałe wynagrodzenie, ubezpieczenie i opiekę medyczną. Poszukiwanie również kierowcy bez uprawnień. EcoCar pomoże Wam je zdobyć. Szczegóły na ecocar.pl w zakładce praca. W nowym kwartalniku Dziecko Ekstra. Jak wykorzystać terapeutyczną moc bajki? Czy trzeba dziecku stawiać granice? A także co czuje maluch, gdy rodzice się kłócą? W tym wydaniu doradzamy, dokąd jechać na wakacje, gdy dziecko często choruje. A także jak malucha zainteresować sportem. Ponadto przegląd zabawek przydatnych w ogrodzie, w parku i na plaży. W Dziecku Ekstra. Ekstra prezent. Kupony rabatowe na zakupy dla całej rodziny. Nie przegap. Radio. A ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, centkowany, kręty jak wąż boa. Oburącz do ust go przycisnął, wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął, zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha i do płuc wysłał z niego cały zapas ducha. I zagrał. Pan Tadeusz. Wszystkie słowa. Księga po księdze, dzień po dniu. Od 20 do 25 maja w Teatrze Narodowym. Zapraszamy. Jest środek dnia. To świetna pora dnia. Tak samo idealnie nadaje się do korzystania z promocji Visa, jak i poprzedzający ją poranek, a także następujące po niej popołudnie lub jakakolwiek pora dnia. W dodatku jakiegokolwiek dnia. W promocji Visa możesz korzystać ze zniżek lub premii nawet kilka razy dziennie. Pobieraj kody z nagrodyvisa.pl i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodyvisa.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Afgański wywiad potwierdził, że przywódca tamtejszych talibów, Mullah Mansur, zginął w ataku amerykańskiego drona. To pierwsze oficjalne potwierdzenie doniesień o śmierci lidera bojowników w Afganistanie. Strzały podczas koncertu na zachodzie Austrii. Napastnik zastrzelił 2 osoby, 11 kolejnych ranił, po czym popełnił samobójstwo. Premier Beata Szydło jedzie do Stambułu na pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ. Więcej informacji o 14. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Godzina filozofów. No i jesteśmy z powrotem w studiu, cały czas Piotr Kępiński. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. O rozmowie Litwina z Polakiem rozmawiamy, książce Piotra Kępińskiego i Herkusa Kunciusa. Już wspominałem o tym, że nie spotykają się tak naprawdę historia Polski i historia Litwy, tak konwencjonalnie rozumiane w waszych rozmowach. Spotykają się raczej wasze wspomnienia, generacyjne wspomnienia. No, kto się spodziewa, że będziecie tutaj, prawda, o polskości, litewskości rozmawiać, nie do końca może być usatysfakcjonowany. Są opowieści o imprezach, o wagarach, o tym, czego słuchaliście. O literaturze. O lekturach, o różnych przygodach. Tak, i właśnie tak tam zależało nam na tym, żeby te światy równoległe trochę wyeksponować. Oczywiście tutaj można byłoby w wielu fragmentach tej książki ze mną polemizować, tak? No bo jednak ja piszę tylko i wyłącznie o swoich przeżyciach, te lata 80., które dla mnie były istotne, bo wtedy i Herkus, i ja wchodziliśmy
w życie, zostały też już opisane, ale nam się wydawało, że właśnie to zestawienie może być pewną, wartością. W Polsce, pamiętam, była recenzja w Nowej Europie Wschodniej, która właśnie mówiła o tym, że za bardzo trochę odtwarzamy jakby te rzeczy, które już zostały wypowiedziane. Mniej zwracano uwagę na właśnie na to, na próbę zestawienia. Z kolei litewskie gazety, recenzje ukazały się nawet już po wydaniu polskim, co ciekawe. Litewskie wydanie lada moment. Litewskie wydanie już chyba nawet w przyszłym tygodniu będzie. Pozdrawiamy Alinę Lasotę, Miłosza w Kejdanach, który rozpoczyna się na początku czerwca. Natomiast litewskie gazety akcentowały jakby sam fakt i sam fakt zestawiania jakby naszych doświadczeń. Być może to wynika z tego, że na Litwie o latach 80. nie ma zbyt wiele esejów, powieści. W Polsce jednak mamy z wielkim nagromadzeniem takich wspomnień, czy też autobiografii i tak dalej. No ale nie o to chodziło, Tak jak już powiedziałem w pierwszej części naszej audycji, nam chodziło o to, żeby, jeszcze raz wspomnę metaforycznie, ten stół wyczyścić po to, i teraz przejdę jakby do tego, co zaakcentowałem na samym początku, że my faktycznie myślimy o tym, żeby zrobić kontynuację naszej rozmowy, ale do tej rozmowy chcemy doprosić Polaka mieszkającego na Wileńszczyźnie z pokolenia na pokolenie i Litwina, którego rodzina albo on sam przyjechał do Wilna ze Żmudzi i jakby dopiero rozpoznawał to Wilno. I ta druga jakby część tej naszej książki, chcielibyśmy właśnie, żeby ona już była bardziej tak naprawdę może nie zanurzona też w historii, tak, i w sporach, ale w próbie rozpoznania, na ile dialog między różnymi osobami prezentującymi różne przeżycia, tak? No, nie chcemy się nazywać i definiować. Herkus nie jest nacjonalistą litewskim, ja nie jestem nacjonalistą polskim, więc to nie o to chodziło. Bardziej o nas, jak my rozumiemy nasze problemy, jak rozumiemy nasze narody. No bo właśnie ciekawe jest to, i to jest może jakaś też głębsza diagnoza tego, na czym polega porozumienie, czy w jaki sposób tworzy się porozumienie tam, gdzie potencjalnie mógłby rozniecić się konflikt, że spotykają się tutaj takie wasze opowieści prywatne właściwie, to znaczy wy jesteście prywatnymi ludźmi w tych rozmowach. To są takie trochę opowieści o dojrzewaniu też, bo wasze dojrzewanie przypadło na czas PRL-u, na czas też Związku Radzieckiego, i właściwie w tych doświadczeniach charakterystycznych dla wieku dojrzewania, w tych doświadczeniach pierwszych inicjacji, tak, różnego rodzaju, pierwszych lektur, pierwszych imprez, też funkcjonowania w pewnym kontekście kulturowo-społecznym, no właściwie tam jest to bardzo podobne, to znaczy opowiadacie takie historie, w których też, jak sądzę, mnóstwo czytelników z waszej generacji, czy czytelniczek, jakby doskonale się może odnaleźć, zobaczyć, i wtedy nagle okazuje się, że te lody, te potwory narodowe ściśnięte ze sobą, szarpiące się za gardła, nagle się rozpływają w powietrzu. Nie mają aż tak wielkiego znaczenia, albo w ogóle nie funkcjonują. Właśnie to odczytałeś ideę tej książki tak zgodnie z naszą intencją. Dokładnie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zaznaczyć właśnie, że jeżeli się odedrze trochę i zedrze z nas jakby te barwy narodowe, których na co dzień chyba nie nosimy, mam takie wrażenie, tak? Nie nosimy codziennie naszych idei, fobii i jakichś... Chcesz powiedzieć, że nie nosisz Polski ze sobą codziennie? Ciężko by mi było, Tomasz. Myślę, że nie udźwignąłbym. Ja myślę, że tylko posłowie PiS są w stanie to udźwignąć. No ale no, to są pewnie mocarze. No my z Herkusem nie jesteśmy mocarzami. Atleci polscy. No my nie jesteśmy. My jesteśmy normalnymi ludźmi, słabymi. Upadamy, podnosimy się, próbujemy sami siebie zrozumieć, i tak jak sam powiedziałeś, rzeczywiście odzierając jakby, nie chcąc wchodzić, zagłębiać się w te historie polsko-litewskie związane jakby z etosem narodowym i tak dalej, okazuje się, że faktycznie rozmawiamy prawie że o tym samym. Dostrzegamy pewne niuanse, które mogą być bardzo ciekawe. Jednak Herkus i jego pokolenie też takiego bardzo ciekawego pisarza litewskiego, Sigidasa Parulskisa, który napisał bardzo dobrą książkę właśnie też o tych latach, bardziej to jest proza po prostu,
prostu, to jest literatura. My tylko rozmawiamy jakby, więc nie nazywamy tego literaturą. Trzy sekundy nieba, gdzie opisał rzeczywiście swoje doświadczenia związane ze służbą w armii sowieckiej. No, nam to jednak nie groziło, więc my też nie jesteśmy czasami świadomi tego. Alinę Lasotę. O ile bardziej złowroga była tamta rzeczywistość, na poziomie absolutnie codziennym. A u nas na przykład była trochę bardziej lżejsza, czasami śmieszna, czasami kabaretowa. No staraliśmy się podejść do tego też z jakąś może ironią i dystansem. Już dzisiaj być może ta nadmierna powaga też nie jest aż tak potrzebna, tak? No trudno rozmawiać na wysokim C o sprawach, które no, działy się naprawdę wiele lat temu i dzięki Bogu nie mają kontynuacji. Ale zastanawiam się, na ile ten cały kontekst relacji politycznych, historyczno-politycznych pomiędzy Polską a Litwą, cały ten kontekst stosunków trudnych, pewnej niechęci, która po obu stronach właściwie występuje, takiej niechęci irracjonalnej i w gruncie rzeczy ufundowanej na takich wzajemnych mitologizacjach, właśnie na tym, o czym rozmawiamy, czego w waszej książce nie było. Ale na ile to, że właśnie w takim kontekście zaczynacie rozmawiać i że już zaczynacie myśleć o tej rozmowie, choć rozmowie prywatnych ludzi, to nie jako o prywatnej rozmowie, tylko takiej, która będzie jakimś dokumentem, będzie jakimś głosem, sygnałem. Na ile to w jakiś sposób było trudne dla was na przykład, a może nie, może to było coś takiego, co akcelerowało tę rozmowę? Ej, zobacz, znaczy to było tak, no nie chcieliśmy oczywiście, ja nie chciałbym przede wszystkim banalizować tych poważnych problemów, które są między Polską a Litwą, bo tutaj wiele rzeczy jest do przegadania, do przepracowania i do solidnej rozmowy. Natomiast no, my się poznaliśmy ładnych parę lat temu, to było w Wilnie, jak jeszcze wtedy tam mieszkałem. I poznałem Herkusa, robiąc z nim rozmowę, wywiad większy dla Nowej Europy Wschodniej, z którą współpracuję. To bardzo jest cenny dwumiesięcznik, który bardzo rozsądnie mówi o historiach, które dzieją się na Wschodzie. I byłem bardzo zadowolony z tej rozmowy. Wydawało mi się, że spotkałem człowieka, który rzeczywiście przede wszystkim chce rozmawiać. Ja go pytałem o różne rzeczy. To nie były rzeczy ani proste, ani przyjemne, ale spotkałem się z bardzo rozsądnym podejściem do tematu, który no nie zawsze się zdarza na Litwie. Umówmy się. Zresztą tak samo jak i w Polsce. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta niechęć jakby taka też i na poziomie politycznym, czy też codziennym na Litwie chyba jest jednak głębsza, aniżeli w Polsce, co mogłoby wynikać z tego, że Polska jest trochę ważniejszym partnerem dla Litwy, aniżeli Litwa dla Polski. Wtedy zobaczyłem, że faktycznie może byłoby warto się pospotykać i po prostu porozmawiać. Normalnie nie myśleliśmy jeszcze wtedy o żadnej książce, o żadnej publikacji. Być może tak naprawdę jakimś takim impulsem, żeby porozmawiać na dłużej, była propozycja z takiego pisma Kultura z Baraj, prestiżowego miesięcznika poświęconego kulturze, który wychodzi w Wilnie. I chyba od tego się zaczęło. I zaczęliśmy, już po kilkunastu spotkaniach wiedzieliśmy, że generalnie warto byłoby właśnie powiedzieć o tym, jak można zacząć rozmowę ludzi, którzy mogą prezentować odrębne stanowiska, potencjalnie, ale niekoniecznie przecież. I wydawało nam się, że warto spróbować. I chyba te próby pierwsze musiały nam się spodobać, skoro tę książkę skończyliśmy. Opowiem tylko jeszcze anegdotę. Bardzo proszę. Bo ta książka była prezentowana podczas tegorocznych targów książki w Wilnie. I była jedną z książek kilku na polskim stoisku. Myśmy z Herkusem wtedy tam mieli dosyć dużo wystąpień medialnych. Występowaliśmy w takim programie Nocny Ekspres, to jest taki powiedzmy litewski Pegas, i w kilku jeszcze innych panelach, dyskusjach, radio, etc. Ale dowiedzieliśmy się, że polskie stoisko odwiedziła pani prezydent Grybauskaitė. I rozmawiał z nią dyrektor Kolegium Europy Wschodniej, czyli wydawcy naszej książki, Laurinas Vaičiūnas. On jest Litwinem, który mówi świetnie po polsku, wydaje książki polskie, litewskie. No i Grybauskaitė zainteresowała się tą pozycją, podeszła i mówi, a to rozmawiali Polak z Litwinem. Mówi, to ciekawe, znaczy dogadali się. A Laurinas mówi,
No, jak wydali książkę, to chyba tak. Więc to było... No, uśmiechnęła się i zamówiła egzemplarz. Został jej dostarczony podobno do kancelarii, więc teraz cieszy. Ale nie mieliście nigdy takich momentów, kiedy czuliście, że te potwory narodowe, będę używał świadomie tego sformułowania, jakoś was chwytają, pchają was w jakiś konflikt? Ale oczywiście, dlatego, że... Były momenty zapalne w tej rozmowie? Ale tak, no musiały być. Musiały być. I to jest tak, że... Jednak my się uczyliśmy trochę innej historii, tak? Jednak filtr Herkusa i jakby jego znajomość... Ale propaganda sowiecka w równy sposób zakłamywała i historię litewską, i historię polską. Zgoda, to was łączy w tej książce, mówicie o tym. Zgoda, to raz. Niemniej jednak jakby no Herkus też nosi w sobie jakby tą historię, którą przed... II wojną światową no, promował Szapoka, czyli taki ojciec historiografii litewskiej. I to dwudziestolecie międzywojenne, już po odzyskaniu wieku XX przez Litwę niepodległości, ono wróciło trochę, jak taka trumna u nas... Wracają trumny Dmowskiego. Dzisiaj chyba w jakimś nasileniu nawet. On z tej trumny nawet wstaje. A właśnie, tak. Wieko wyłamał, po prostu otóż się wydostał. Otóż to. No to Litwini mają trumnę Szapoki. To jest ta trumna, jakby na której jednym z przykazań jest właśnie ta antypolskość, która no bardzo odżyła również po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Ja zauważyłem jedną rzecz, że w przestrzeni publicznej na Litwie niestety dialog też prawie nie istnieje. To znaczy jest tak, że raczej się dialogu unika, raczej się od dialogu ucieka. To też nie jest kraj dyskusyjny, to też nie jest kraj, w której konwersacja, próba zrozumienia interlokutora jest czymś konstytutywnym. Powiedziałbym, że niestety nie. I to też nas łączyło. Ja mam takie wrażenie, bo tak przemieszczamy się swobodnie między Polską a Litwą, ale to ostatecznie rozmowa Litwina z Polakiem jest pretekstem do naszej rozmowy, że z kolei ta polska debata publiczna, tu oczywiście dużo można by diagnoz przywołać, mniej lub bardziej głębinowych, stawianych a to przez socjologów, a to przez psychologów społecznych, a to przez psychoanalityków, czasami dotyczących tego właśnie... Z czym my tutaj w Polsce mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z jakimś takim głębokim rozdarciem, które właściwie jest nienaprawialne? Czy mamy do czynienia z jakimiś dwoma społeczeństwami? Czy wręcz z dwiema cywilizacjami, jak to profesor Mikołajko na przykład głosi? W każdym razie cechą charakterystyczną tych spotkań, tych rozmów, czy tych antyrozmów właśnie, to mamy taki wzorzec negatywny tej rozmowy, to jest rozmowa polityków polskich w telewizji. To jest może właśnie przykład negatywny. Jest jakaś taka zazwyczaj występująca, powiedziałbym, zazwyczaj po obu stronach, choć ja mam takie wrażenie, że dziś w Polsce to zwłaszcza jedna strona sceny politycznej w sposób bardzo agresywny i anektujący traktuje sferę publiczną. Ale zazwyczaj gdzieś tam na jakimś poziomie, po pierwsze z odmową uczestnictwa w jakiejkolwiek przestrzeni wspólnej, mam tu na myśli przestrzeń dyskursu, czy czego rozmowy, czy opowieści. Czyli ja mówię, proszę pana, tak, teraz tak. I moje ma być na wierzchu. To jest jakby jedna rzecz, która się rzuca w oczy. A druga rzecz, i to jest już specyficznie też, myślę, polskie, to jest pewnego rodzaju pogarda dla kogoś, kto myśli inaczej, a ta pogarda może się brać z tego, tu też znowu wiele hipotez na ten temat jest, że tutaj poglądy tak zwane stają się, czy rozumiane są jako integralna część tożsamości. To znaczy właściwie ja, zmieniając swoje poglądy, muszę zmienić siebie. Jakimś zaprzańcem wobec siebie się staje, kiedy głoszę coś innego, więc jakby, a zarazem ktoś, kto jest moim oponentem, kto myśli inaczej, właściwie nie moje poglądy atakuje, czyli coś zmiennego, coś, co się kształtuje w pewnym procesie, tak. Coś, co zmienia się i bardzo dobrze, że się zmienia, ponieważ przyrost wiedzy następuje na przykład, myślimy, modyfikujemy pewne przekonania, nie ma w tym nic złego. Tutaj w Polsce zmiana przekonań jest jakąś hańbą straszliwą. Ale można było powiedzieć, że to jest coś dobrego, Tomasz. No właśnie, ja też tak myślę, że to jest coś dobrego. A tu panie pan mówił 3 lata temu, tak. Ale to jest związane z niepewnością. No ja też takie mam wrażenie, że właściwie ten, kto jest oponentem w dyskusji, ten atakuje mnie, ten atakuje jakąś głęboką, intymną tkankę mojej duszy. Dokładnie tak. Chcę ją zerwać na strzępy, więc muszę go zatrzymać. A że ludzie, są niepewni, jakby nie są pewni ani swoich poglądów, ani swojej wiedzy. Wielu polityków polskich wręcz afiszuje się ze swoją ignorancją.
albo z arogancją tak naprawdę, albo jedno i drugie tak naprawdę przepięknie łączy, serwuje nam coś, czego już tak naprawdę nie można słuchać. Większość znajomych, z którymi rozmawiam, nie ogląda polskiej telewizji, nie słucha tych pseudodebat, bo to nie ma sensu. Przecież dobrze wiemy, jaki poseł, jaka posłanka przyjdzie z jaką propozycją. Przecież dobrze wiemy, że nawet jeżeli się nie pokłócą, to na pewno się nie zgodzą. Nie, no, stawką jest utrzymanie się przy swoich przekonaniach, pozycjach. Postawienie na swoim, innymi słowy. A wybicie przeciwnika, przyłożenie mu tak naprawdę, to nie jest faktycznie jakiś merytoryczny atak, nie jest odbierany jako chęć rozmowy, tylko bardzo personalna, tak naprawdę chęć fizycznego przyłożenia. Ja mam wrażenie, że gdyby zostawić tylko gesty i wyłączyć głos polskich polityków, którzy dyskutują, byłyby to gesty bardzo agresywne. Oczy, gesty, ręce, mowa ciała jest przepakowana, jest napakowana agresją. To jest nieprawdopodobne. Bardzo rzadko ogląda takie rzeczy. Ja nie wiem, gdzie takie style dyskusji jeszcze funkcjonują. I tu nie chodzi o pewnego rodzaju temperamentność czy emocjonalność charakterystyczną na przykład dla przedstawicieli społeczeństw południowych, którzy potrafią czasami rozmawiać w sposób taki nasycony gestykulacją, podniesionym tonem i tak dalej, ale nie ma pewnego poziomu wrogości, pogardy. Właśnie mi się ta pogarda wydaje kluczem w ogóle do zrozumienia polskiej sfery publicznej. I ona dotyczy wszystkich. No właśnie. To dotyczy wszystkich. Nie tylko mówimy teraz tylko o tej opcji, za którą nie przepadamy. No jasne. Piotr Kępiński jest Państwa gościem, krytyk literacki, poeta, przypomnę, współautor razem z Herkusem Kunciusem książki Rozmowa Litwina z Polakiem. Ta książka się całkiem niedawno ukazała nakładem Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. Teraz przed Państwem skrót informacji Radia Tok FM, a potem do rozmowy wracamy. Godzina filozofów. Powinni najpierw się u mnie dowiedzieć, co to jest slice for handy bake. Ja nie pisałem, nie wiem i nie pisałem, ale co to jest ten top spin, co to jest ten drop shot, smash, foot for slice. Zamiast drop shota najlepiej użyć skrótu, bo to nawet szybciej się mówi po polsku, ale jakoś się tak panowie komentatorzy w większości przyzwyczaili. Ja używam słowa skrót. W moich czasach młodości nie mówiło się slice, mówiło się slice. Przy niedzieli o sporcie. Od 17 do 19. Tylko w Radiu Tok FM. Zaprasza Przemysław Iwańczyk. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Afgański wywiad potwierdził, że przywódca tamtejszych talibów, Mullah Mansur, zginął w ataku amerykańskiego drona. Strzały podczas koncertu na zachodzie Austrii napastnik zastrzelił 2 osoby, 11 kolejnych ranił, po czym popełnił samobójstwo. Premier Beata Szydło jedzie do Stambułu na pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ. Więcej informacji o 14. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Filozofów. No i jesteśmy z powrotem. Piotr Kępiński cały czas w studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. O rozmowie Litwina z Polakiem rozmawiamy, czyli o książce Piotra Kępińskiego i Herkusa Kunciusa, ale właściwie w ogóle o rozmowie, rozmawianiu, dialogu, o pewnych, jak to się mówi w filozofii, warunkach możliwości dialogu czy spotkania właśnie. Już pewne rudymentarne warunki możliwości
rozmowy czy dialogu sformułowaliśmy, ale mówiąc już nie tyle o samej tej książce, ile raczej o twoim specyficznym doświadczeniu, doświadczeniu człowieka, który w różnych miejscach mieszka, się tak przemieszcza, bo mieszkałeś w Wilnie przez kilka lat i stąd te rozmowy tak. z Herkusem Kunciusem, ale teraz mieszkasz w Rzymie na co dzień. W zasadzie jesteś w odwiedzinach tutaj w Warszawie. Spadłem na chwilę. Spadłeś na chwilę. I twoje doświadczenie kontaktu z tą kulturą włoską właśnie i w każdym razie kondycja kogoś, kto jest trochę takim globtroterem, kto się przemieszcza, kto trochę taką, powiedziałbym, wciela zasadę płynnej nowoczesności. Absolutnie. Przechadza się po różnych dyskursach narodowych, w różnych społecznych sytuacjach. Jest planerem dyskursu. Właśnie, jesteś planerem dyskursu. Piękne. Po prostu piękne. Nie, bardzo, bardzo. Jak to w ogóle, bo to twoje doświadczenie to jest właściwie doświadczenie trochę wcześniejsze niż to wilneńskie. Jak to doświadczenie w ogóle kogoś, kto właśnie przebywa poza Polską, kto jest właśnie emigrantem, wpłynęło na twoje rozmowy z Herkusem właśnie? Czy ta perspektywa jest ważna w momencie tego typu rozmowy? Czy innymi słowy, dobrze jest sobie gdzieś wyjechać, posiedzieć tam trochę, przyjrzeć się temu, jak ludzie gdzie indziej żyją i potem dopiero wrócić i rozmawiać z innymi? Ja bym to wszystkim zalecał, bo to rzeczywiście jest zbawienne dla ujrzenia, zobaczenia tak naprawdę samego siebie i rzeczywistości i społecznej, i politycznej troszeczkę z zewnątrz, też oczyma innych ludzi. To jest bardzo interesujące. I faktycznie, tak jak powiedziałeś, no, mieszkając w Warszawie wiele lat, potem wyjechałem do Wilna na 4 lata, bo obecnie zakorzeniam się w Rzymie i myślę, że już tam pozostanę na dobre. I faktycznie każda ta rzeczywistość, z którą się stykałem, medialna, dyskusyjna, jest zupełnie inna. Przyznaję, że polskiej bliżej do litewskiej, aczkolwiek tutaj byłbym chyba bardziej skłonny stwierdzić, że w Polsce jednak jest więcej dyskusji i więcej sporów. Mam nadzieję, że one nabiorą z czasem za jakieś dwie dekady, bo nie jestem zbyt wielkim optymistą, jakiejś jakości. I rzeczywiście, kiedy zderzyć jakby te spięte, sprasowane polskie dyskusje, czy też prawie nieistniejące litewskie, z tym, co dzieje się we Włoszech, mamy do czynienia tak naprawdę z wielką przepaścią. I tutaj dosyć istotna jest rzecz banalna, czyli czas trwania takiej dyskusji. W Polsce dyskusje w telewizji, Tomaszu... Znowu ta niespieszność wraca. Otóż to. Znaczy, w Polsce dyskusje są sprasowane, jak powiedziałem. Dyskusje, które prowadził Tomasz Lis w swoich audycjach, ja naprawdę nie zauważałem, żeby one trwały za długo. Nie wiem, może to też był dobór gości, nie za bardzo. Znaczy, czas nie pozwalał się tym dyskusjom rozwinąć i tak naprawdę ukonkretnić. Inne bywały jeszcze krótsze. Mam wrażenie, że w Polsce panuje taki zwyczaj, żeby w ciągu 3-4 minut wypowiedzieć wszystko, co się myśli, łącznie ze swoim filozoficznym czy też literackim backgroundem, co jest raczej niemożliwe. We Włoszech wręcz przeciwnie. Każda dyskusja trwa bardzo długo. Nie jest niczym zaskakującym, jeżeli program, jakiś talk show polityczny czy też historyczny na przykład, bo oni mają bardzo świetne audycje telewizyjne, programy telewizyjne o historii, trwają półtorej godziny. Po to, żeby ludzie rzeczywiście mogli się trochę rozsmakować i coś zrozumieć. Przecież tutaj często jest takie przeświadczenie i to jest przeświadczenie na poziomie osób, które decydują o kształcie sfery medialnej na przykład, że jeżeli podasz, i to i na poziomie słowa pisanego, i na poziomie przekazu mówionego wygląda podobnie w różnych miejscach, często w takim bardzo silnie oddziałujących, że po prostu w momencie, kiedy podasz cokolwiek, co nie jest właśnie zwartym komunikatem, na dodatek podkręconym emocjonalnie, czyli jak nie zestawisz ze sobą dwóch bulterierów po obu stronach, jak nie ma krwi, szybka krew jest w Polsce bardzo w cenie. To wtedy to nikogo nie interesuje. Jeśli w ogóle występujesz z przekazem, który bardziej podmiotowo postrzega odbiorcę, czyli nie posługujesz się słownikiem zawierającym 100 wyrazów maksymalnie i to tych najprostszych,
właśnie próbujesz jakby zbudować jakąś dyskusję czy debatę, która trwa dłużej niż 7 minut albo 8,5, no to wtedy po prostu narażasz swoją firmę na jakieś potworne straty, ponieważ nikt tego nie będzie chciał oglądać, słuchać i nikt tego nie będzie chciał czytać. Stykaliśmy się obydwaj z tego typu. Pamiętamy gazetę, pokazowaliśmy, że rzeczywiście szybki jakoś tekst był bardzo w cenie, natomiast dłuższy esej nie istniał. No, tyle bez dywaków. Bez dywaków, tak. Wskazałbyś mi Gazetę Polską oprócz Wyborczej, gdzie można przeczytać dłuższe naprawdę eseje o problemach, które na przykład ludzi interesują, raczej nie. No, no, to jest magazyn nie. Gazety Wyborczej, to wszystko chyba dzisiaj. Może jeszcze Rzeczpospolita, w której ukazują się w wydaniu weekendowym dłuższe rzeczy, ale jak to wygląda teraz, prawdę powiedziawszy, nie wiem, bo nie zaglądam do Rzeczpospolitej. Muszę powiedzieć o innych gazetach też nie. Zauważyłem, że na lotnisku zalega Gazeta Polska, która chyba drukuje się w zbyt wielkich nakładach, gdzie teksty są jeszcze chyba krótsze. Ale mówiąc poważnie, dla mnie takim wzorem programu telewizyjnego, który oglądam dosyć regularnie, jest program Bruno Wespy, bardzo znanego publicysty, dziennikarza włoskiego, który nie gadając i nie zagadując swoich gości, a zaprasza ich do każdego programu, to nie są dyskusje z jedną, dwiema osobami, to może być 5-6 osób, każdej pozwala się, mówiąc kolokwialnie, wygadać, potrafi słuchać, potrafi zadawać świetne pytania i robi to codziennie. Czy w Polsce jest program polityczny, czy też program społeczny, czy też polityczny codziennie? Nie. Nie ma, ja nie widzę takiego dziennikarza, który mógłby to zrobić tak naprawdę. I to jest też tragedia. Nie widzę dziennikarza, który by potrafił słuchać. Nie widzę dziennikarza przede wszystkim, który miałby taki autorytet. Bo autorytet tutaj jest rzeczą absolutnie, wydaje mnie się, kluczową. Są dziennikarze prawicowi, których uwielbiają politycy prawicowi. Są dziennikarze, nie powiedziałbym nawet lewicowi, ale nazwijmy to z jakiejś drugiej nieokreślonej opcji, albowiem Polska jest podzielona na jakieś dwie bliżej niedoprecyzowane opcje, między którymi jest równie niedoprecyzowany i mętny, powiedziałbym. Ale krwawy spór. I to wszystko trwa, jakoś tam się dookreśla, ale jakbyśmy zapytali ludzi na ulicy konkretnie, jak to nazwać, tę magmę jedną, która nie zgadza się z drugą, to by było, mnie się wydaje, bardzo, bardzo trudne, więc nie ma autorytetu. Nie ma autorytetu. Ja myślę, że właśnie o autorytetach i roli autorytetów w Polsce to by można jeszcze długo rozmawiać, bo to ja mam z kolei taki trochę ambiwalentny stosunek do tej figury, bo myślę, że autorytarna jest bardzo polska kultura i często nas z tymi autorytetami po prostu się smaga, że to jak na przykład Ojciec Święty coś powiedział, to już nie wolno się z tym nie zgodzić. Natomiast coś takiego jest, tak? No właśnie, natomiast mi się wydaje, że przede wszystkim myślenie nie jest autorytetem. Zgoda. Co by się zazębiało z tym po części, co mówię, tak? Znaczy, no to może być ktoś, kto rzeczywiście myśli i kogo się słucha. Przywołałem Włochy. Ja też myślę, że to jest w ogóle jakby bardzo narcystyczne. Już tak trochę się przejeżdżamy po tej polskiej debacie publicznej, trochę po mentalności, mam wrażenie, polskiej, ale jak już się przejeżdżamy, to pojeździmy. No i odmieńmy. Myślę, że to jest cecha bardzo takiej kultury bardzo narcystycznej. To oczywiście cała ta historyczno-etosowa polska narracja jest silnie narcystyczna, bo tam ekspozycja ran własnych i cierpienia własnego jest ogromna i też pewnego zobowiązania moralnego innych, którzy tak nie cierpieli, wobec tych cierpiących jest ogromna. No ale też w jakimś sensie ten całkowity brak poważania dla myślenia, rozumianego jako właśnie pewien proces, który jest, powiedziałbym, nieindywidualny. To znaczy ja uczestniczę w jakimś sensie w myśleniu, w rozumowaniu wedle pewnych reguł, których ja nie ustalam. One są niejako, to problematyczne słowo, ale użyjmy go, obiektywne. One są gdzieś w rzeczywistości, więc ja muszę się z tym swoim narcystycznym ego wycofać trochę, poddać się pewnej procedurze myślenia właśnie i jakoś podążając za rozumowaniem wedle pewnych reguł nie przeze mnie stanowionych
właśnie wypracować jakiś obraz, który niekoniecznie będzie odpowiadał moim pragnieniom. I to jest po prostu coś nie do zniesienia. Tak, Tomaszu, to co mówisz, ja się z tym absolutnie zgadzam. A tego nie ma, być może również dlatego, że w polskiej dyskusji, nie tylko politycznej, brakuje ludzi, a być może uciekają z niej, a być może nie uczestniczą w niej. Ludzie mądrzy. Ludzie, którzy faktycznie widząc to, widząc ludzi, z którymi mogliby mieć do czynienia, nie chcą mieć z tym do czynienia i faktycznie może też żyjemy w Polsce, w której ludzie uciekają od pewnych zadań, do których no, byliby tak naprawdę stworzeni, czyniąc miejsce dla niestety tej klasy ludzi, którzy żadnej klasy nie posiadając, mówią rzeczy, o których nie mają zielonego pojęcia. I jest to faktycznie przykre. Nie ma też polityków, którzy rzeczywiście potrafiliby jednoczyć. Nawet ja nie mówię faktycznie, znaczy może nie nadużywajmy słowa autorytet, tak? Ale nie ma takiego, nazwijmy to, polskiego Berlinguera, który potrafiłby może nie zjednoczyć, ale sprawić, żeby, mówiąc metaforycznie, Hadecja podała rękę komunistom. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji dzisiaj. A Włochy, z których często się śmiejemy, bo południe, bo krzyk, bo chaos, jednak potrafiły to zrobić. Więc może nie patrzmy na Niemcy, może nie patrzmy na Wielką Brytanię, może niech to nie będą dla nas wzory. Być może to południe katolickie tak naprawdę mogłoby być jakimś wzorem dla Polski. Ale tam świeci słońce, stoły są zastawione wspaniałym makaronem z pomidorami. Ale zobacz, to jest źle, Tomasz. Wczoraj szedłem krakowskim przedmieściem, też jest pięknie, no, tylko trzeba to zauważyć. Ale gdzie ten stół z tym makaronem i z tym winem? A też można go znaleźć, to już... Może nie przesadzajmy, aż tak bardzo źle nie jest. Tylko tak jak mówię, tam ludzie to może bardziej mają we krwi i nie muszą tego zauważać, ponieważ jest to tkwi w ich naturze. W naszej naturze jest, oprócz narzekania, kurza ślepota, która polega na tym, że nawet jeżeli mamy do czynienia z rzeczą ewidentnie dobrą, raczej musimy ją podzielić na 10 części, po to, żeby w tych 10 częściach tak naprawdę zobaczyć dwie parszywe i na podstawie jakby tej małej części zawyrokować, że wszystko jest do bani. No właśnie. Wspominałeś o tym, że ta kontynuacja książki jest jakoś w planach. Myślimy książki Rozmowa Litwina z Polakiem, ale czy chcecie się teraz w tym, bo wspominałeś też o tym, że chcecie rozszerzyć skład rozmawiających, taki kwartet z tego się chcemy doprosić dwie rzeczywiście osoby. I myślicie już, żeby wziąć się bardziej za bary z tym całym dziedzictwem narodowych potworów? Ja bym powiedział tak, że chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak my rozumiemy pewne pojęcia, o które toczy się spór. Chcielibyśmy, żeby Litwin, który przyjechał do Wilna, powiedział, co myśli i tak naprawdę, co znaczy dla niego Wilno współczesne. Żeby Polak Litwinowi wytłumaczył, czym dla niego jest ta ziemia, skoro jego dziadkowie, pradziadkowie również traktowali i traktują do dzisiaj ją jako swoją ojczyznę. Bo i Litwini, i Polacy z Wileńszczyzny bardzo rzadko ze sobą rozmawiają. Ja nie widziałem żadnej dyskusji, czy też nie słyszałem o tym, żeby taka dyskusja bardzo poważna, czy też debata telewizyjna, medialna się odbyła. I to byłoby być może nawet pierwsze takie spotkanie, a my z Herkusem bylibyśmy tutaj bardziej w roli moderatorów, dopowiadających jakby rzeczy, o których można porozmawiać. Mówiliśmy o tym w telewizji litewskiej i ten pomysł bardzo się spodobał. Mamy nadzieję, że nikt tego pomysłu przed nami nie wykona, ale chyba nie. No właśnie. Rozmowa Litwina z Polakiem, to o tej książce rozmawialiśmy, a powiedz mi jeszcze na koniec tej naszej rozmowy, jak recepcja, mówiłeś trochę o tej litewskiej recepcji, ale jak recepcja tej rozmowy na Litwie wyglądała, czy no właśnie, czy ten przekaz, czy ta próba wyjścia poza te twarde animozje narodowe skończyła się sukcesem? Chyba została. Przyjęto ten rodzaj, w ogóle ten sposób myślenia o rozmowie, ten sposób też przekroczenia tych perspektyw nacjonalistycznych po prostu. Tak, tak, ja myślę właśnie, że intelektualiści, dziennikarze na Litwie swobodnie czytają, przynajmniej niektórzy, tych, których ja znam, czytają swobodnie po polsku, więc oni tę książkę przeczytali. Myśmy mieli wiele spotkań i w Instytucie Polskim, gdzie przyszli Polacy, ale też Litwini. Mieliśmy spotkania dwa na targach, nagrywaliśmy rozmowę dla litewskiego radia, już wspomniałem o tym programie Nocny Ekspres, tym litewskim Pegazie.
wszędzie rzeczywiście akcentowano to, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, czyli jakby właśnie to, że jednak się da, tak? Czyli można usiąść, można się nie kłócić. To bardzo interesujące, bo my myśleliśmy, że wyskoczycie na siebie z pięściami. To jest właśnie to, co jeden z recenzentów polskich zaznaczył. Ale przecież o tym nie porozmawialiście. Ale przecież tutaj jest taka historia. Tutaj są takie zaszłości. No przecież jest tyle tematów, o które można byłoby się pobić. Szkoda, że z wami nie siedział. A my nie pobiliśmy się. No przykro mi. Bardzo dziękuję. Państwa gościem w Godzinie Filozofów był Piotr Kępiński, krytyk literacki, poeta, współautor wraz z Herkusem Kuncziusem książki Rozmowa Litwina z Polakiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Kończymy Godzinę Filozofów. Małgorzata Wołczyńska przygotowała ten program. Realizował Oleś Kalmuk. Po informacjach natomiast Marzena Mazur i audycja Strefa Szefa. A ja się z Państwem słyszę we wtorek o 14.40 w Kwadransie Filozofa. Do usłyszenia i miłej niedzieli. Godzina Filozofów. Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokfm, tokfm.pl/pobierz. Co tu się stało? Ja nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16.40. Reklama. Była zima i nima, teraz trzeba by pomyśleć o rowerach. A jak dobry rower, to w Skitimie. Taki klub, tako elita rowerowa. A do tego kaski, ubiory, no i akcesoria rowerowe. Castel i Craft Club. Co by pomykać po lesie, górach, a i po klubówkach. Chceć to w Skitimie. Podziwiaj ta, wybieraj ta i kupuj ta. Polecuję, Druś. Skitim. Przerzut na lewą stronę do środka. Poczuj emocje z UPC. Teraz wszystkie najlepsze kanały sportowe. Możesz nagrywać aż 4 mecze jednocześnie. Korzystać z telewizji, gdzie chcesz i na czym chcesz. I oglądać ponad 2000 filmów i seriali w cenie abonamentu. Test the best. Wypróbuj pakiet telewizja plus internet przez 30 dni za złotówkę. Zadzwoń 813-813-813. Odwiedź salon sprzedaży lub upc.pl. 813-813-813. UPC. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Różne rodzaje sera cotarella mają kosztować 3,49 za 125 gramów, a drugie opakowanie niech będzie za pół ceny. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Syrenka z Poznania, a Neptun z Krakowa? Quiz poszedł nie tak. Zacznij od nowa. Jeśli znasz swoje miasto i wiesz, co je wyróżnia, wejdź na www.metrocafe.pl. Weź udział w zabawie, rozwiązuj quizy, zgarniaj nagrody. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja zapraszamy na pokazy do Łazienek Królewskich. Więcej na www.sggw.pl. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 22 maja, jest 14. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Jest pierwsze oficjalne potwierdzenie śmierci przywódcy afgańskich talibów, ale sami bojownicy podają póki co sprzeczne informacje na temat tego, co dzieje się z Mułą Mansurem. Strzelanina podczas koncertu w Austrii. Napastnik otworzył ogień do bawiących się ludzi. Są zabici i ranni. Rekordowa suma za gitarę Elvisa Presleya na aukcji w Nowym Jorku.
Afgański wywiad potwierdził śmierć przywódcy afgańskich talibów. Mullah Mansur miał zginąć w ataku przeprowadzonym przez amerykańskie drony przy granicy pakistańsko-afgańskiej. To pierwsze oficjalne potwierdzenie doniesień o śmierci Mansura, ale nawet w szeregach samych talibów nie ma jasności co do tego, co dzieje się z ich liderem. Dwaj dowódcy blisko powiązani z Mansurem zaprzeczyli w rozmowach z agencją Reutera, jakoby ich przywódca nie żył. Z kolei inny wysoki rangą dowódca talibów powiedział agencji AP, że Mansur został zabity. Dlatego premier Afganistanu Abdullah Abdullah podkreślił, że cały rząd z niecierpliwością czeka na 100% potwierdzenie informacji o zabiciu przywódcy talibów. Po śmierci muły Omara to Mansur był odpowiedzialny za wszystkie ataki terrorystyczne w Afganistanie i miał bezpośredni kontakt z innymi siatkami zamachowców. Jeżeli ta wiadomość potwierdzi się w 100%, to przyniesie to ogromne zmiany. Jego śmierć okaże się ogromnym ciosem w umiejętności przeprowadzania ataków w Afganistanie. Śmierć przywódcy afgańskich talibów może znacząco wpłynąć na postęp w rozmowach pokojowych prowadzonych przez rząd w Kabulu z talibami. Mullah Mansur był uważany za głównego hamulcowego tych negocjacji. Może być też początkiem radykalnej zmiany układu sił w obozie bojowników. Dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych w ataku, do którego doszło na koncercie w Nenzing na zachodzie Austrii. Służby medyczne podają, że część rannych jest w ciężkim stanie. 27-letni napastnik wszedł między bawiących się ludzi i otworzył ogień do przypadkowych osób. Na koncercie było blisko 150 osób. Według policji mężczyzna oddał około 40 strzałów. Potem na pobliskim parkingu popełnił samobójstwo. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika też, że przed atakiem mężczyzna pokłócił się z dziewczyną. Trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Jutro mija czas, jaki Komisja Europejska dała polskiemu rządowi na rozwiązanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli sytuacja się nie poprawi, Komisja wyda opinię na temat Polski, co jest kolejnym etapem wszczętej wobec naszego kraju procedury ochrony praworządności. W piątek podczas sejmowego wystąpienia premier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd nie podda się ultimatum postawionemu przez Komisję Europejską, a Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Polski. O uchwale i jutrzejszej spodziewanej publikacji opinii dyskutowali goście programu Wybory w toku. Joanna Augustynowska z Nowoczesnej przekonywała, że to, co wydarzyło się w Sejmie, było czymś absurdalnym. W poniedziałek będzie opinia Komisji Europejskiej. Czy to się PiS-owi podoba, czy się nie podoba, czy to się podoba poszczególnym osobom Prawa i Sprawiedliwości, nieważne. Ta opinia będzie. W tej opinii będzie jednoznaczne stanowisko. To stanowisko będzie jakby odpowiedzią na to, że nie ma reakcji rządu na zalecenia Komisji Europejskiej. Że tak naprawdę w Polsce są łamane zasady praworządności. Z kolei Anna Krupka z PiS-u broniła wystąpienia premier Szydło. Przystępując do Unii Europejskiej, podkreślaliśmy tą suwerenność i to miała być taka Unia Ojczyzn, a nie Ojczyzna Unia. I nasze stanowisko przez cały czas jest takie samo. To Donald Tusk tak naprawdę złożył hołd lenny przez Angelę Merkel, pani minister Piotrowska czy pani premier Kopacz zaakceptowały przydział z rozdzielnika imigrantów, co jest bardzo złym pomysłem i to tak naprawdę także naraża nasz flank, naszą suwerenność. Z doniesień medialnych wynika, że opinia Komisji Europejskiej jest krytyczna wobec rządu. Zawiera m.in. stwierdzenie, że dotychczasowy dialog z władzami w Warszawie nie przyniósł rozwiązań, których oczekiwano. Słuchasz informacji TOK FM. Już jutro Agnieszka Radwańska rozpocznie starty w wielkoszlemowych French Open. Polka zagra z Serbką Bojaną Jovanovski. Będzie to druga konfrontacja tych zawodniczek. Poprzednio zmierzyły się także w pierwszej rundzie French Open i krakowianka straciła wówczas tylko jednego gema. Druga rakieta świata przyznaje, że jest pozytywnie nastawiona przed tym turniejem. Tutaj jest troszkę mniej presji niż w każdym innym szlemie, tym bardziej, że nie mam dużo do obrony w tym roku. Aczkolwiek wiadomo, że to jest wielki szlem. Zawsze się chce zagrać jak najlepiej. Tym bardziej, że już na trawie będzie o wiele więcej punktów do obrony. Więc mam nadzieję, że będzie dużo lepiej jak w tamtym roku. Rok temu Agnieszka Radwańska odpadła właśnie w pierwszej rundzie. $334,000 za taką właśnie rekordową sumę została wylicytowana na aukcji w Nowym Jorku czarna gitara Elvisa Presleya. Król rock'n'rolla dostał ją od swojego ojca w 1969 roku w nagrodę za zdobycie czarnego pasa w karate. Presley podarował ją potem jednemu ze swoich fanów podczas koncertu w Karolinie Północnej w 1975 roku. To właśnie on wystawił na licytację gitarę Elvisa. Pogoda.
Nad wschodnią połową kraju niebo chwilami się chmurzy, ale padać nie będzie. W pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach od 22 stopni w Białymstoku i Trójmieście, przez 23 w Lublinie, 24 w Toruniu i Łodzi, 26 w Warszawie, Kielcach, Radomiu, Krakowie, Katowicach i Poznaniu, do 27 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Strefa szefa. Audycja Strefa szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja prawie od miesiąca, co tydzień mówię, że oj, dzieje się na rynku, no bo się dzieje, bo to jest taki okres, gdzie właściwie w ciągu jednego tygodnia mamy trzy imprezy ważne z punktu widzenia biznesu, ważne z punktu widzenia rozwoju w biznesie. No i gdyby człowiek chciał być na wszystkich, no, no to by musiał w ogóle rzucić pracę i tylko chodzić z jednej konferencji na drugą. Ale dzisiaj i o konferencji, ale i nie do końca, ponieważ w najbliższym czasie odbędzie się konferencja Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. I wykorzystamy tę konferencję jako pretekst do tego, żeby porozmawiać o przyszłości HR. No właśnie, jaka będzie przyszłość HR? Najpierw sobie odpowiemy, jak wygląda sytuacja HR-u teraz. No bo kiedyś to się nazywało kadry. I była pani, która się zajmowała, pani kadrowa zazwyczaj, zajmowała się płacami, urlopami, świadczeniami i już. A potem nagle, któregoś dnia, ta pani zaczęła się nazywać panią HR, panią z HR-u. Już nie była panią kadrową i teoretycznie powinna robić zupełnie co innego. Pytanie, czy robi? Pytanie, czy te działy kadr zmieniły się w działy HR? W ilu firmach? Jak to wygląda? W którą stronę w ogóle zmierza? Można by powiedzieć quo vadis HR-ze, tudzież quo vadis dziale kadr. O tym właśnie porozmawiamy sobie w trakcie dzisiejszej audycji. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną, na dostrojenie odbiorników i ruszamy. Radio Conchita. Całemu śpiewamy Alleluja, ludziom zaś dzięki. Bóg zapłać. Księżom kardynałom, arcybiskupom, biskupom, a było ich 60, kapłanom, było ponad 500, braciom i siostrom zakonnym, wszystkim uczestnikom konsekracji, pani premier Beacie Szydło, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, marszałkowi senatu, ministrom, wiceministrom, wojewodom, samorządom, z prezydentami miast, rodakom z Polski i Polonii, ambasadzie USA i Izraela. Wszystkim Bóg zapłać za uczestnictwo w konsekracji wotum wdzięczności sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać budowniczym, żywym i zmarłym przez modlitwę, czyn i składanie ofiar. Jeszcze raz Bóg zapłać. To było fantastyczne świętowanie Polski świętego Jana Pawła II. Ta świątynia z watykańską kaplicą świętego Jana Pawła II i kaplicą pamięci ludzi zamordowanych w ciemną noc II wojny światowej przez Niemców za pomoc Żydom jest jeszcze jednym przykładem, ile dobra można uczynić, gdy pragnie go wielu. Wielu też już przybywa do tej świątyni. Prosimy pamiętać, że jest to szczególne miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. I prosimy już od początku o takie zachowanie. Tak w świątyni, jak i przed świątynią. Wielki respekt dla miejsca świętego.
Msze święte w tym sanktuarium w dni powszednie, tymczasem o godzinie 7 i 18, a w czwartki również podczas roku akademickiego także o 12. W niedzielę o 8, 12 i 18 msza święta akademicka. Poza tym we wtorki po mszy świętej porannej około godziny 7.30 i wieczorem o 17.30 na pół godziny przed mszą świętą nowenna do świętego Jana Pawła II. Można też prośby składać drogą mailową. Adres podam później. W piątki o godzinie 15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Jak już zapowiedziałem kilka dni temu, uwaga mężczyźni, niewiasty, młodzież. Zapraszamy tych, którzy pragną czegoś więcej dla swojego ducha i dla apostolstwa. Zapraszamy do bractwa świętego Jana Pawła II przy tym sanktuarium, w tych trzech sekcjach: mężczyźni, niewiasty, młodzież. Jakie zadania bractwa? Pierwsze, formacja w duchu świętego Jana Pawła II i napełnianie się tym duchem, nauczaniem i przekazywanie go dalej. Następnie strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II i posługa, by pomóc wiernym uczcić te relikwie i animować przybywających do tego sanktuarium pielgrzymów. Na temat sanktuarium proszę też czytać na portalu radiomaria.pl. Zakładka Świątynia pod wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia pielgrzymek do kustosza sanktuarium ojca Andrzeja Laskosza. Telefon 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Można też umówić się, by w akademikach zamówić obiad, to jest w pobliżu sanktuarium, czy nocleg dla pielgrzymów. Kontakt, jak już powiedziałem. Zaczynamy posługę w tym sanktuarium. Zaczyna rodzina Radia Maryja. Ta apostolska rodzina Radia Maryja. Polska świętego Jana Pawła II. Zaczynamy, choć jest bardzo mało ludzi do posługi. Prosimy o modlitwę, o kapłanów i siostry zakonne, świeckich, do posługi w sanktuarium i w Radiu Maryja. Zapraszamy. Jeszcze raz prosimy o modlitwę i Bóg zapłać za wszystko. Zobaczcie, razem można uczynić wiele. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. To nie jest koniec, to jest pewien etap, a sanktuarium jeszcze będziemy dalej wyposażać, dalej kończyć budowę. Bóg zapłać za to wszystko, co uczyniliście Państwo. Bóg zapłać, siostry i bracia. I czynimy dalej. Coś zmienia, przynajmniej od tego szczytu w Newport, Jacek Bartosiak. Mamy do czynienia z nową sytuacją strategiczną i NATO próbuje skalibrować odpowiednią strategię do tego. Jest to o tyle trudne, że istnieje różnica w percepcji zagrożeń wśród poszczególnych członków NATO oraz mamy taką nie dosyć szczególną politykę Stanów Zjednoczonych w tym zakresie, które są zajęte innymi wyzwaniami. Pacyfikiem oraz kwestiami wewnętrznymi, tak, potrzebą naprawy kraju, jak mówią kandydaci na urząd prezydenta w Stanach w trakcie obecnego wyścigu prezydenckiego. I te wszystkie okoliczności powodują, że bardzo trudno jest skalibrować tą politykę. No i nie jest to polityka najwyraźniej i strategia, która by nas w pełni zadowalała, prawda? Tutaj pani redaktor wspomniała
że no nie będzie tej stałej obecności, której byśmy chcieli, stałej, pełnej, tak w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. I jestem bardzo ciekawy, co, jak ostatecznie, jaki kształt przyjmie ta nowa strategia, czy to ogłoszona wokół szczytu naszego w Warszawie natowskiego, czy zaraz po nim, jak dokładnie będzie skalibrowana, żeby z jednej strony zaspokajać nasze oczekiwania, z drugiej strony dawać sygnał Rosji i jednak utrzymywać to NATO jako istotną siłę, prawda, no, i architekturę bezpieczeństwa, bo to jest ostateczny cel, żeby istniał ten czynnik jak NATO. W architekturze bezpieczeństwa musi mieć odpowiednią, dostosowaną do rzeczywistości strategię. No właśnie, ja rozumiem, że to nie jest tak, że NATO dzisiaj nie jest tym kluczowym czynnikiem w architekturze bezpieczeństwa, jak to usłyszeliśmy. No bo jeśli nie NATO, to co? Z naszego punktu widzenia polskiego nie jesteśmy w stanie się sami obronić, nie jesteśmy w stanie sami odpowiednio stawiać czoła wszystkim zagrożeniom. My jako Polska i co udowodnił chociażby konflikt w Libii przed paroma laty, my jako Unia Europejska również nie jesteśmy w stanie sami stawić czoła wszystkim zagrożeniom. W związku z czym to NATO jest no, praktycznie bezalternatywne. Dlatego też szczyt NATO w lipcu w Warszawie ok, natomiast wybory w Stanach Zjednoczonych, w zależności od tego, kto się okaże ich zwycięzcą, mogą być dla przyszłości NATO zdecydowanie bardziej znaczące niż ten szczyt NATO w Warszawie. O tym też trzeba pamiętać. O tym, jak te amerykańskie wybory i jak w ogóle amerykańska polityka wewnętrzna może wpływać także na nasze bezpieczeństwo, będziemy rozmawiać. Ale Beato, tu się też kluczowe musi pojawić słowo Rosja, no bo to jest nasz główny problem. To jest ten kierunek, z którego my widzimy zagrożenie. Czy na ten temat też rozmawiałaś? Tak, musiałam o Rosję zapytać, chociażby ze względu na po tych prowokacjach rosyjskich na Morzu Bałtyckim. Ja chciałam usłyszeć od szefa NATO, co Sojusz wobec takich